Jest mnie niezmiernie miło dzisiejszego wieczoru. Mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu fantastycznego artystę, jakim jest Debilio Kuderzo. Wykonał on dzisiaj dla nas około 35 utworów. Wykonał dla nas piosenki. Piosenki, proszę Państwa, czyli połączenie utworu literackiego z muzyką. Piosenka jest połączeniem melodii i muzyki. Zanim przejdę, proszę Państwa, do przedstawienia tego artysty, który plasuje się na najwyższych półkach artystycznych miasta Krakowa, chciałbym Państwu przeczytać króciutki życiorys pana Debilio Kudenzo. Postać Debilio Kudenzo po raz pierwszy pojawia się w 1876 roku. Tenże pseudonim inspirowany jest imionami znanych w tamtych latach piosenkarzy włoskich, takich jak Druppi czy Toto Cotugno. Urodzony w Botswini nad Bzdzinią, pisze wiersze, piosenki już w wieku 5 lat. Najpierw koncentruje się na śpiewaniu dla kota, później psa, a także członków rodziny. Występuje w konkursie talentów na koloniach dziecięco-młodzieżowych w Rabce przed większym audytorium. W 1987 roku nagrywa pierwsze kasetowe albumy. Tworzy piosenki w latach 90. Występuje między innymi na festiwalach ludowych i muzyki paraidiotycznej oraz w pubie Wasza Klasa, obecnie Kumpel na Kazimierzu w Krakowie. Jego najbardziej znane albumy to Zamiast z roku 2009, Pomnik Adasia z roku 2012, album Itamburu 2013 oraz najnowszy album, dopiero co poznawany przez publiczność, który nosi nazwę Balsmo. Kończąc ten krótki wstęp, zapraszam serdecznie naszego wspaniałego artystę, Debilio Kudenzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze przeczytać dla Państwa wiersz autorstwa tego oto artysty, który będzie niejako preludium tego wspaniałego koncertu. Wiersz nosi tytuł Miłość. Miłość. Miłość to piękne słowo, podobnie jak dupa. Miłość na ekranie, a dupa w domyśle. Miłość daje temat do filmów i książek, a dupa się skrada naukowo i ściśle. Miłość nie wybiera, miłość wszystko kosi. Od miłości mięknie najtwardsza skorupa. Lecz kiedy odchodzi, zostawia łzy gorzkie i zapach znajomy. Co to? Czyżby? Dziękuję. Thank you.
piosenka moralizatorska trochę. Pod tytułem Patrzyłem na Dubsko. Nakład jest, nie wiem, ze 100 egzemplarzy za każdym razem, czy coś takiego.
Na razie nie gdzieś. To jest wszystko dla zabawy. Nowa płyta Bar Smog. Z tej płyty pochodzi piosenka pod tytułem Siedzimy na fejsie. Właśnie chciałbym tą piosenkę Państwu zaśpiewać. Jak nie skrzanie, bo to nowa piosenka, to sobie jeszcze i się nawet jej nie nauczyłem, to dobrze. Własnej piosenki, bo leniwy człowiek jestem. Piosenka taka
Mówią niektórzy, że to moja biograficzna piosenka, ale nie do końca. Nazywa się ta piosenka Gówno i Batyk. Co znalazł się
i męczy. Ochłonił się nasz świat przed tymi, co go ugniętli jak ciasto. Zrobili zeń urwi et orwi swój świat i swoje miasto. I sztylet wbijają wejm co dzień, że serce do gardła aż skacze. Tym co ma dziś zrobić dobrodziej, zesrała się bida i płacze. Tym co ma dziś zrobić dobrodziej, zesrała się bida i płacze. Bali się księdza, uwielbiam jak księdza bali się.
to były jaja na 102. W kawalerską noc popiłem, na kalcu spodnie pomyliłem. Stałem niechodzian, potargany spodzian, mole i plama po zupie, rozerwane wzdłuż na dupie. Bądź zawsze chodzian, nierenny spodzian, i choćbyś pochlał jak ten łoś, to elegancki spodzian noś. Potem już na łożu śmierci ksiądz do mnie przyszedł i tak stwierdził, choć z niego grzesznik był, że hej, w opiece, panie, tylko miej, bo jest człowiek odzian, w elegancki spodzian, i choć ta świnia była spora, to przecież spodnie na odbiora, bo zawsze odzian, w elegancki spodzian, wtedy i u nie ma bram, ty spodobasz mi się tam, i bądź zawsze odzian. W elegancki spodzian, choć by stało coś, to elegancki spodzian, bądź zawsze odzian. W elegancki spodzian, choć by ci się stało coś, to elegancki spodzian, noś. Panie konferencjerze, czego tam mamy następnego? Proszę pana, już pan mówię. Ma pan do dyspozycji. Jakiegoś mnie stworzył z płyty zamiast. Bar Smok 2013. Kolenda unijna z Bar Smok. A kolendę unijną, tak. Pod choinką. No, niedawno były święta. Święta były niedawno. Proszę, proszę bardzo. Kolendę unijną, będzie tak. Proszę państwa, kolenda unijna jest utwór literacko-muzyczny, który prezentuje nam pewnego rodzaju podejście do kolendy. Kolenda jest to utwór literacko-muzyczny, który jest wykonywany, proszę państwa, w okresie kolendowym. Nie inaczej. A tę oto kolendę, którą prezentować będzie Sebilio Gudenzo, tytułuje on kolendą unijną. Dlaczegoż to? Dlatego, że jest ona lekką parafrazą współczesnej kolendy, jaka jest prezentowana nam w europejskim stanie ducha. Zapraszam uprzejmie do wysłuchania utworu. No lepiej bym tego ja sam nie powiedział, naprawdę. Co za czarujący młody człowiek. Brawa dla niego. Bardzo zdolny młody człowiek z Krakowa. Naprawdę jestem zaszczycony, że mógł dzisiaj z nami być. Jaki ja jestem zaszczycony. Dobra, kolenda unijna. Trochę już po czasie, ale jest. Złota jeszcze do reklamy.
dziecią z pierwszej klasy. Bo kto lepszy smartfon ma, dziś więcej znaczy. Jak to dobrze, że ta gwiazdka już nadchodzi. Bóg się rodzi. Nowy tablet dziś zastąpił wspólny czas. Drogo gwiazdko, czyś ty pierwsza czy dwunasta? Ona więcej na tej płachcie sprawło miejsc. Zaprosi nas z grzeczności do płatka. Nie było gdzie. Złote gwiazdy na błękicie są dlatego. To 30 dziś srebrników w trzocie ma. A dla dzieci tych od Jezusa gorszego trochę twardszy kołacz i kolęda. Wypatrywać w taką noc. Której gwiazdki wypatrywać w taką noc. Której gwiazdki wypatrywać w taką noc. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem tą koledę unijną. Ale tak mi się napisało. Piosenka romantyczna teraz będzie pod tytułem Pocałuj mnie. Wykonaniu, na wódcu zrobieniu, wykonaniu.
Zapraszam naszego konferansjera, aby ten również pokazał troszeczkę swojej sztuki. A więc modlitwa kopa w dupę. Wielki poetów przyjdą nowi, aby pisać.
piosenki do wykonania, wykonam piosenkę, którą znalazłem kiedyś na ulicy w Ramie. Nasz tytuł Polskę dla Polaków. Rosną
niech wam też gówna spadnie na głowę. Niech świat zapomni o waszym losie, bo choć wybaczam wam, bliźni moi, jak tylko dobry człowiek potrafi, to niech was diabli w dupę pogryzą, niech chuj was strzeli, niech szlak was trafi. To niech was diabli w dupę pogryzą, niech chuj was strzeli, niech szlak was trafi. To niech was diabli w dupę pogryzą, niech chuj was strzeli, niech szlak was trafi. Dziękuję bardzo. To taka jedna z bardziej poetyckich moich stron. Jeżeli pozwolicie państwo, że tak to nazwę, no emocjonalnie podchodzę do tej piosenki, naprawdę. Chociaż są w niej takie słowa, które są uważane za brzydkie, takie jak na przykład to. Ale ja nie powiem tego przez mikrofon. Nie powiem, bo ja tylko w piosence to mogę powiedzieć. Bo naprawdę to jestem miłym, grzecznym człowiekiem, poprawnym, który takich rzeczy po prostu nie mówi przez mikrofon. A mimo lat? Mimo lat, właśnie, droga Agnieszko, do tego zmierzam. Właśnie. Że, tak, piosenka Mimo lat. Piosenka Mimo lat jest zrobiona na melodię Coena piosenki Alleluja. To na pewno państwo gdzieś słyszeli już w życiu kiedyś. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że nie jest w stanie już słuchać oryginału po tej wersji, którą ja zrobiłem. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, ponieważ nie chciałem człowiekowi zacząć zepsuć po prostu percepcji piosenki. No co się śmiejecie? Naprawdę, no sami posłuchacie, to zobaczycie, że przerąbane po prostu później. Piosenka też romantyczna, ja lubię romantyczne piosenki. Nie wiem, czy zauważyliście państwo, że tak. Naprawdę piosenka Mimo lat. Dałem ci przyjaźń, tak jak kwiat, która nie więdnie mimo lat. Chyba źle zacząłem. Czasami zdarza, nawet największym artystom, naprawdę. A takim jak ja, to się naprawdę bardzo często zdarza. Ale można z tego zrobić żart jakiś na scenie, ale ja nie umiem żadnego żartu z tego zrobić. Po prostu dałem dupy. Chciałem do nóg ci złożyć świat, który jest zwiędnie mimo lat. Lecz to był mój błąd i teraz wreszcie czuję. Świński ogon się zwinął czas. Nie ma mnie ciebie już, nie ma nas. Czuję się dziś jak zwykły kawał. Kawał, 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 kawał.
światła i tylko letni wiatr gałęźmi buja. W taką to noc wspominam cię, jak bardzo oszukałaś mnie. Tej nocy jestem sam, ja zaśpiewać najbardziej romantyczną piosenkę, jaką napisałem.
i napisałem ją dla mojej już niestety byłej, dawno byłej, byłej miłości. Nosi ona tytuł Wiatr we włosach. To się co z czego śmiać. Bo to jest kuwa smutne, skuwa romantyczne, proszę panią, proszę ich zachowywać, albo panu wyproszę z sali po prostu. No. I się skończy, kurde. No. Gdzie my jesteśmy? Jakimś zadupiu? Jesteśmy tutaj w Batorówce, proszę państwa. No. Piękna sala, a pani się tak zachowuje. Dobrze. No to, a co ja wiem grać? A, tak. Piosenka pod tytułem Wiatr we włosach. Jakże mocna drzwi, to żeś stała ty, wiatr we włosach, żeś miała. Nasycenie tego geniuszu, to jest takie wielkie w tej piosence, że ja się czasami sam boję, żeby ją śpiewać publicznie, bo że może być jakiś kwas czy coś, ale widzę, że jest dobrze. Dziękuję, bo jesteś naprawdę fantastyczny człowiek. Brawa dla was, że tą piosenkę odebraliście tak dobrze. Naprawdę dziękuję. A najlepsza piosenka, jaką napisałeś, to była próba Disco Polo zrobienia. Tak? No. Zrobimy rytm, trzeba będzie rytma zrobić do tego.
zaśpiewać, która jest uznana za piosenkę polityczną, kurde. Nie wiem, czy wolno. Może, myślę, że raczej szybko. Ale jest to taka piosenka góralska. Piosenka góralska, pierwsza piosenka góralska i jedyna, którą napisałem w życiu, nazywa się Janosik, nadchodź! Tylko muszę się posłużyć tutaj takim rytmem i zaraz ją Państwu zaśpiewam. Thank you.
szczęśliwy będę wtedy, dopiero wtedy, kiedy ta piosenka nie będzie miała sensu. Kiedy będę mógł ją znowu schować do szuflady i nigdy więcej jej nie śpiewać, bo nie będzie modna, nie będzie miała sensu i tego wszystkiego Państwu też życzę. W tym kraju. A teraz piosenka taka rynkowo-łobuzersko taka. Byliście Państwo kiedyś na rynku? W Krakowie na pewno chyba byliście, tak? A piliście tam browary kiedyś na rynku? Albo bełty, albo wina tanie? Nie, chyba nie. Może niektórzy. Ale myślę, że tak. No to właśnie o tym ta piosenka opowiada. Ta z moich ulubionych piosenek. Niektórzy mówią, że brzmi szantowo, ale ja Państwu zostawię ocenę. Piosenka nosi tytuł Dejże spokój. Był raz jeden taki, że ciągle denerwował mnie. Pieniądze chciał ode mnie, to że powiedział nie. Dejże kuwa spokojnie, prorokuj, prorokuj. Dejże kuwa, tylko spokój, bo ja już nie mam na to nerw. Wokół tej żykła spokój, nie prorokuj, nie prowokuj. Żykła, tej żykła spokój, bo ja już nie mam na nerw. Jakże w rynku spotkał go, wziął 500 na piwo. Jakże powiedział mu, że nie, to na chuj posłał mnie. Wszystko skluł, nawet nie podziękował. Też ufa, też go spokój, nie prowokuj, nie prowokuj. Też ufa, też go spokój, bo ja już nie mam. O boku, też ufa, też go spokój, nie prowokuj, nie prowokuj. Też ufa, też go spokój, bo ja już nie mam. Dziada nim pokuniłem i tak se zaśpiewałem. Dejżuwa, dejżuwa, spokój, nie prorokuj, nie prorokuj. Dejżuwa, dejżuwa, spokój, bo ja już nie prorokuj. A boku, dejżuwa, dejżuwa, spokój, nie prorokuj, nie prorokuj. Dejżuwa, dejżuwa, spokój, bo ja już nie mam na to nerw. W Krakowie? Kto pamięta Bar Smok w Krakowie? Kiedy się przyjeżdżało do Krakowa, to był taki, pierwsze co nas witało, to był taki wielki, kwadratowy, stary bar zbudowany w latach 50. bodajże zaraz po wojnie. Nazywał się Bar Smok z takim neonem, z takim smokiem, pamiętają Państwo? Pokaż na płycie! Tak. Coś takiego? Mniej więcej. To jest alegoria, którą narysowałem, ale mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Bar Smok. Chciałem zaśpiewać tę piosenkę właśnie o barze Smok. Taki trybut dla tego baru i to było dziadostwo oczywiście. To było obdarte, to było brzydkie, to było brudne. To było
może niedoskonałe, ale teraz to wszystko, co jest zastępowane jakby tym wszystkim pięknym, nowoczesnym i takim na czasie, czasami nie wiem, czy to jest takie naprawdę bardzo piękne, co się teraz robi. Myślę, że dużo rzeczy się psuje. Nie mówię akurat o Barze Smok, bo tam teraz stoi hotel, no i Galeria Krakowska, która na pewno jest bardziej reprezentacyjna niż Bar Mleczny, który już tynk się z niego sypał, już nie był w stanie w ogóle. Ale jednak mały trybut dla tych miejsc, które chociaż są brzydkie i obdarte, ale jednak mamy je w sercach. I nasze są. No, nasze są! Bar Smok.
karetę złotą miał. Zaprzężał w koni miał krzeć i choćbym nawet na pieniądzach spał, młotek nadal mi potrzebny jest, więc bracie, występu. Mam nadzieję, że Państwo się cieszą, że będą mogli już iść do domu potem. Nie. Ale jeszcze jest jedna piosenka, która oryginalnie nazywa się Dzień Babci. Zamiast. Tak? A Dzień Babci dopiero później w babcie. Aż otwierasz do piwa. Kaczucha ma. Dobra. No. Okej. Okay. Nie, to takie techniczne rozmowy, to nie ma co. Zamiast. Piosenka Zamiast, tak. Masz rację. Zamiast z nieba. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Zamiast z nieba, będzie Zamiast. Piosenka pod tytułem A potem Zamiast. Zamiast kupować nowe samochody, Wano! Jedną z ostatnich
ostatnich wiosenek, którą chciał zaśpiewać, teraz dedykuję człowiekowi, który to wszystko zorganizował. Pan Olgier gdzieś też tam siedzący. Który sprawił, że to jest możliwe. Nie znałem się z panem Olgierką wcześniej. Poznaliśmy się na fejsie. Jakbyśmy przyjechali na event, to byśmy się dowiedzieli na fejsie, że jest taki event, że przyjechali, nie? I spoko. Bardzo dziękuję. Piosenka jest na twoje urodziny, Olgier. Trochę przerobiłem piosenkę pod ten Dzień Babci. Ale nie ma się co bać, naprawdę. Niedługo, niedługo, niedługo. Boże. Jestem do głębi.
Może nie grałem tej piosenki już tyle czasu, nie chcę zmaścić.
Jechać tam, gdzie słońca blask otwiera ci każdy i rozdziera każdy brzask. Chciałbyś mieszkać gdzieś, gdzie rajski tak uśmiech wyzwala w ludziach uśmiech jednych wolności zew, gdzie perfekcyjna plaża, gdzie perfekcyjni ludzie, gdzie nikt nie mówi zapłać i każdy mówi weź. Ja mocno ubolewam, lecz powiadomić muszę cię, że rajskie ptaki srają też, kłaną co nam, kłaną co dzień, kłaną gwiaździstą i w południe też. I choćbyś się żarliwie modlił, święta Panno zabierz kłaną, to kłaną było, kłaną było, będzie je. Chciałbyś dojść do celu, co tak piękne jest, prawie miałeś w rękach go, lecz to wymknął się. Chciałeś mieć to wszystko, co tak daleko jest, ale wpierw upewnij się, czy aby tam nie czekać się. Kłaną co nam, kłaną co dzień, kłaną w noc gwiaździstą i w południe też. I choćbyś się żarliwie modlił, święta Panno zabierz kłaną, kłaną było, kłaną było, będzie i jest. Chciałbyś mieć kogoś, kto tak piękny jest na świecie tym i pewnie we wszechświecie też. Mówią na to miłość, ty nazywaj to jak chcesz. Czasem życie w bańce, a czasem refrentem. Kłaną co rano, kłaną co dzień, kłaną w noc gwiaździstą, ty w południe też. I odbyś się żarliwie modlił, święta Panno zabierz kłaną. Kłano było, będzie i jest, kłano co nam, kłano co dzień,
Krzysiu, proszę cię o zamknięcie profesjonalnej imprezy. Proszę Państwa... Krzysztof Grodowski, proszę Państwa! Niestety, najlepszy wieczór musi się kiedyś skończyć. Ten kończy się fantastyczną piosenką i swoim wykonaniem na dudzie, które zaskoczyło nawet mnie. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy spędzić dzisiaj ten wieczór razem z Państwem i mam nadzieję, że nie jest to ostatni. Dziękuję bardzo publiczności, Przemkowi za wspaniałe nagrywanie. No i dziękuję Klęzo. Szacunkowi tutaj, oczywiście Olgierdowi za zorganizowanie. Petetekowi za użyczenie sali. Oczywiście. O, wszystkim dziękuję naprawdę wszystkim. Jeżeli już pominąłem, to jestem dupa. Dziękuję. Szczerze, że bardzo się lękałem, kiedy tu zobaczyłem tą salę, bo jest sala przepiękna, ale tutaj wisi tych tyle krzyży, papieży i takich... I pomyślałem sobie, że może to nie będzie tak ładnie tak śpiewać takie wulgaryzmy, ale chyba daliśmy radę, co? Tak. Państwo posłuchali, to Państwo są współwinni. O Boże! A! Dobra. Się okazało. Jak to się mówi, nie ma miętkiej gry. Nie ma. Ale to od początku trzeba zacząć, nie ma miętkiej gry. Nie ma, nie ma. Myślisz, że wiedzą? Jak wygląda? Kij? Tak, ta piosenka jest zakręcona jak baranie rogi, ponieważ tak wymyśleliśmy sobie tutaj z przyjacielem moim Kaczuchą, że nie ma miętkiej gry. No a jak, co to jest miętka gra? No jak wygląda kij do miętkiej gry? A czapka do miętkiej gry, że to jest taka gra jakaś olimpijska, prawda? Czy jest taki kij do miętkiej gry, czapka do miętkiej gry, okulary do miętkiej gry? A, no. Po czym stwierdziliśmy, że nie ma takiego czegoś, ponieważ nie ma miętkiej gry. Także no i jest to totalnie głupie, no ale Państwo tu przyszli na własną odpowiedzialność, że teraz trzeba posiedzieć, poudawać, że ładne. No. Proszę Państwa, piosenka pod tytułem Nie mam miętkiej gry napisana w roku 2013 z płyty pod tytułem I tamburu. Ten sam rytm. Chciałem kupić
ściany odpisali mi. Musimy dziś odmówić ci, bo nie ma takiej dyscypliny. Dali do zrozumienia mi, że nie ma, nie ma wielkich. Oju, nie ma wielkich gry. Thank you.